Tak, żebyście między sobą, między różnymi parami nie porozumiewali się o tym, jak to jest, tak? Co? Aha. Musicie nie wymieniać tekstów, że? Tak, nie, wy będziecie pracowali już z materiałami. Zastanówcie się, porozmawiajcie sobie o tych słowach. Co to jest? Czy zadanie a no właśnie. Słuchajcie, jesteście na etapie, kiedy macie już właśnie tekst, tak? Także teraz, właśnie jak jesteście w parach i macie już to, ten tekst, zastanawiacie się, jak to słowo można by było przekazać komuś za pomocą zmysłu dotyku. Czyli jakie ono na przykład mogłoby, nie wiem, czy ono byłoby szorstkie, czy byłoby gładkie, czy jeszcze jakieś inne skojarzenia was wzbudza. I teraz bardzo was prosimy, żebyście spróbowali zwizualizować, przedstawić ten enigmatycznie brzmiący tekst, zastanawiając się, jak inaczej można go dookreślić bez używania znaczenia, bo w tej chwili wy musicie sobie wyobrazić, pomyśleć, czym ten tekst może być, prawda? I czy on jest, to co powiedziała Ola, czy on może dla was wydaje się być gładki, szorstki, mały, duży. Jak byście spróbowali za pomocą dotyku ten tekst przedstawić? Tak, żeby inni mogli go, żeby inni mogli go odczytać, ale za pomocą dotyku. I proszę, uwzględnijcie to, że druga osoba, która będzie dotykać waszego słowa, będzie to robiła w ten sposób, który wy zaprojektujecie, prawda? Czy na przykład za pomocą jednego palca, może całej dłoni, prawda? Za pomocą jednej ręki, może dwóch, a może wcale nie za pomocą rąk, a może za pomocą czegoś innego, ale to już jest no właśnie wasze zadanie, prawda? Albo poproś jeszcze kolegę, żeby przeczytał. Manelo? 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 Braliście kiedyś udział w takim warsztatach? Nie. Dobra, nie na razie. Dobra. I właśnie skąd położył pod... I kit, patrz to, Seba. No, bo tutaj zrobimy miękkie, a w samym środku też będziesz chciał z innego materiału. Maciej. Co? No, nie wiem, no, ten nie mogę zgiąć. Nie. Bardzo fotogeniczny. Ale to my będziemy szybko do... Tak chcesz trochę porobić? Nie, na pewno? Dobrze ci idzie. Weź przynieść drugie, bo to są jakieś dziwne. Tak jest to. Tym odkleimy. Ej, wiem co możemy zrobić, tym metanem możemy obtyć tą wokół. Padza ci wyczyny, co ona zrobiła. To działaczka będzie miała. Nie. Jeszcze robiłeś? Tak, jasne. O, TVP przyjechało. I te wybuchy. Zatrzymaj sobie. Ja to rozwaliłeś. O, to za poczytankę. Może teraz takiego profilu. Też ta, bardzo taka hama w oczami, nie? Nie ma robowa akurat. Nie, to nie. Nie, ale... Nie, to domu. Nie. O, to będzie. Ja za domu. Tu coś trzeba wezmę. Mam tego taką masę. Samo kwiaty, ale fajne. No, my zrobiliśmy tak, wiecie, że czy jest, no właśnie. Najpierw są takie nieprzyjemne w dotyku rzeczy, a że słowo takie ostre się wydawało, takie, a później takie łagodniejsze i takie no, przyjemne. Mi się spodobało. A można dwoma, czy trzeba jedno? Jest to znaczenie jakieś? Ja to wolę jedno. Nie szukam teraz tego elementu właśnie, ale nie. Ale jest przejście faktycznie. Czyli ważne są ściany, to znaczy wszystko jest ważne, ale bo tam jest dużo elementów i trzeba się przez nie przepchać i pójść trochę po ścianach. A potwierdzam, że to ma znaczenie.
No. Jest różnica między nawet sufitem a podłogą, bym powiedziała. Janek, ja z Marcinem chcieliśmy, uznaliśmy, że nasze słowo jest takim ciężkim i twardym. Takim zimnym, ciężkim i twardym i chcieliśmy zrobić coś ostrego, coś co by jakby zniechęcało kogoś do takiego mocniejszego, do silniejszego przymuszenia tam. Na zewnątrz? A siatka? Ta siatka to coś twardego miało być, taki twardy metal, ostry. Jest taki ostry. Obiektywnie jest ostre, nie tylko dla was. Także słuchajcie, widzicie, że tutaj wrażenia nasze mogły być bardzo, bardzo różne i myślę, że to też jest takie wnoszące doświadczenie. Jak tu kolega powiedział, pozory mylą. Że każdy z tych zwrotów, które dostaliście w każdej grupie, to jest po prostu zwrot dotknij słowa. Dziękujemy. Powiesz, tego co? Powiesz, co my zrobimy? Na co dzień wykonujemy przeróżne operacje na słowach. Możemy mówić słowa, możemy je czytać, możemy je zapisywać. Nam zależało na innym podejściu do słowa. Chcielibyśmy, żeby uczestnicy zastanowili się, jakie słowo jest w dotyku. Nie liczy się dla nas charakter wizualny słowa, czy jego brzmienie, ale wszystkie cechy, które odczytujemy zmysłem dotyku. Chcemy, żeby uczestnik przedstawił swoją pracę w pudełku, wypełnionym elementami o odpowiedniej fakturze, wyrażającymi charakter otrzymanego słowa.